Na Śląsku pierwszy pomysł jest taki, że trzeba zdecydowanie pójść w górę tabeli. I tutaj to 15 miejsce na pewno nie jest tym miejscem, na które Śląsk jako klub, jako miasto gdzieś tam zasługuje i zasłużył. Potencjał jest zdecydowanie wyższy, więc ten sezon ma swój cel. Natomiast w przyszłym sezonie budowanie zespołu, który będzie piął się do góry i będzie jednym z lepszych w Polsce, który się będzie liczył i który wróci do tego grania, jakie było chociażby w przypadku, kiedy zdobywał Mistrzostwo Polskie, czy grał w europejskich pucharach. Mamy 2 dni do meczu w Kielcach, tak naprawdę jeden trening, w związku z czym za dużo tutaj na boisku nie poprawimy. Natomiast dzisiaj przede wszystkim chodzi o to, żeby piłkarze uwierzyli z powrotem, bo to są dobrzy piłkarze, uwierzyli w to, że stać ich na wygrywanie z każdym w Polsce i na pewno mają takie predyspozycje ku temu, więc dzisiaj chodzi o to, żeby głowa została wyczyszczona, wróciła radość z grania, a przede wszystkim poprzez to, żeby wróciły wyniki. Dzisiaj pierwsze spotkanie z piłkarzami, spojrzymy im w oczy, przedstawimy się sobie, przekażę warunki, na jakich będziemy współpracowali i myślę, że od jutra po prostu bierzemy się do pracy, bo nie chodzi o to, żeby się spotykać, rozmawiać, tylko o to, żeby pracować. Jutro jest tak, że spotykamy się na treningu tutaj na obiektach, mamy trening i wyjeżdżamy do Kielc po to, żeby w piątek przywieźć punkty z Kielc.